Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejny odcinek z Dead Island. Wejdziemy sobie w zadania. Pierwsza głowa Cerbera. Znajdź i wyłącz pierwszy głośnik. O, czyli będziemy się zajmować głośnikami, tak? 39 metrów. Ale tędy nie mam jak przejść i... Słyszę tarana. A, tych nie mogę tutaj skubnąć. Gdzie jest tarana? Tu będą dwa tarany pewnie. Gdzie mi tu włazisz? Dobra. Te dwa mi chyba dadzą spokój. A, tutaj jeszcze biegną. A to są chyba zarażeni. Tak, to są zarażeni. Oj, taran coraz bliżej. Dobra, nie dosięgnę jej tak. Ale ten taran jest tam niepokojący. No i odcięta głowa. Dobra, chyba będę musiał wyjść tu. A, idzie po mnie. Jest tam. Kurde, miałem chyba dołem przejść. A pierdole, to tam jest taran. O, bez kitu. Chyba nawet dwa tu gdzieś będą, bo tam u góry będzie jeden pewnie. Wow! O, ła! Trzeba uciekać. Dobra, mamy jeden głośnik. Ale zombie za mną idą. Nie mam życia już prawie. Ciężko, ciężko. Pozbieramy kasę. Dobra, trochę się zregenerowało nam życie. Ale to dalej za mało. Trzeba pozbierać tutaj kasiurę. Wow, jakie muchy. Broń. Dobra, mamy jeszcze sprawną. Muszę przejść chyba koło tarana. Niestety. O, mamy batonik. Drugi batonik. I stół do naprawy. Co możemy sobie naprawić? Naprawiamy wszystko, jak leci po kolei. Mamy 91 tysięcy, więc naprawy... Tak naprawdę... O, jest i taran! Łooo, mi kopa zasadził. Użyjemy furii na to... Tarana! Będzie biegł. Woo! Ale wyjebał. Dobra, biegnie dalej. I mi zajebał kopa. Czas odrodzenia. Dobra, gdzie się wyrespimy? Wyrespiliśmy się... Aha, z tyłu. Najpierw... Co? Kijem? Gdzie jest taran?
Ja nie umiem się skupić. Użyjemy furii. Dobra, taran leży. Szarża zawsze spoko. Gdzie mam ten głośnik wyłączyć? Jak on mi znika cały czas. Czekajcie, przejdziemy sobie tu. Przy okazji się napijemy. Gdzie jest ten głośnik? On był gdzieś tutaj. Albo mi się zdawało. Nie, powinien być gdzieś tu. O, tu go gdzieś słyszę. On będzie tam. Fuuu, ale paskuda. Oj, bez nogi zombie. A tam zaś jest samobójca. Kurde, ja mam tylko jeden nabój. I jeszcze nie trafiłem, no. Bez jaj. Dobra, znalazłem pierwszy głośnik. Dobra, wybuch. Ale paskuda, fuj! A te mnie jeszcze od tylca bierze. Leżeć, gnido. Jakby tutaj wejść? O, pogrzebiemy w śmieciach. Jakby tam wejść? Tędy muszę wejść. Tą drabiną. No ale przy okazji... Tam są ludzie. Dobra. Zobaczę sobie tylko coś. Dobra. Już jestem. Nie mogę spaść. Mam amunicję do pistoletu. Headshot. A tu w ogóle rękę chyba obciąłem. Dobra, tego nie chcę. No wyjdź, o kurde. Ten leży. Jeszcze tu będzie jeden. A jeszcze przeładowuję. Akurat teraz. Leży. Dobra, trzeba się tutaj pożywić. To przede wszystkim. To będzie trudna misja, mimo że wygląda na łatwą, to no, zapewniam was, taka nie jest. Dobra. Pierwszy głośnik. Znajdźcie, włącz drugi głośnik. O, to będzie chyba coś powtarzalnego. Dobra, podnieśliśmy szmaty, koktajlów Mołotowa nie mogę. Nie mogę przejść. Dobra, jestem. Dobra, trzeba zejść, no szybciej się nie da. Wszędzie ich słyszę, ale nie widzę.
Podnieśliśmy jakieś śruby. Tych głośników jest chyba 4, jak dobrze pamiętam. Tutaj nie ma nic ciekawego. Tu będzie drugi. Już go słychać. I on chyba będzie na ziemi. Kurwa, one czymś rzucają, jakimiś nożami. Wow! Uf. Zeptamy mu główkę, co? Ale ten skill jest w ogóle OP, nie? To mi się podoba, te deptanie głowy zombie. Tu bym musiał przejść. Dobra, HP mamy odnowione, ale nie w 100%. Tylko teraz muszę sobie przypomnieć, jak się tutaj wchodziło. A zresztą pójdę za wskaźnikiem na mapie. Aha, muszę iść do opuszczonego domu? Nie. To nie było to. Ale tu jest zombie. No i co jest w lodówce? Oryginalny szampan. Wziąłem apteczkę, może się uleczę. Ale czemu nie mam mojej broni? Aha, tu jest moja broń. Czemu nie mogę? Podniosłem coś takiego? No nie chcę wymienić. Ekwipunek. Aha, mam średnią apteczkę, no ja. Podniosłem ją. Ale chcę się jej pozbyć. O, masakra. Nie chcę apteczki. Tu są zombie! Woo! Ale ty brzydka. Dobra, ona jeszcze żyje. Znaczy, no żyje, nie żyje, kurde, ważne, że chodzi, no nie wiem jak to powiedzieć. Bo... kurde, z natury no to zombie to jest martwa istota. Dobra, wyważymy drzwi. I pyk, jesteśmy w pokoju, w którym no, jest tylko pusta lodówka. Drabina, która prowadzi tak naprawdę donikąd. Jej nie potrzebujemy. Tu nie ma nic. No tędy raczej się nie dostaną. Tu są jeszcze jakieś drzwi do wyważenia. I za pierwszym razem, ło! Zombie policjant! I po nim. Co tam jest? Tam nawet skoczyć nie mogę. Dobra, mniejsza z tym. O, pranie. No i nic tu nie ma. Na chuja tu wchodziłem? A nie, otwórz, otwórz. To raczej nie tędy, więc... muszę wyjść. O, już mi tu spamują na Steamie. I nagle się wyryspiły nam tu zombie! Wszędzie krew. W ogóle patrzcie, jaki ona ma szpetny ryj. Te białe gały. Gdzie ja mam przejść?
Dobre pytanie. No mam ich gdzieś tu. A tu jest drabina, dobra, nie zauważyłem jej po prostu. Idziemy włączyć drugi głośnik. O, zjemy sobie jabłuszko. No, trzeba jakoś się odżywiać, nie? To stędy, nie? Tędy. Wow! Co mnie przy ścianę uderzył? Magik normalnie przy ściany przychodzi. Jak on to zrobił? Te pościgi, te wybuchy. Dobra. Znajdź i włącz trzeci głośnik. Co ja mam z tym wyłączaniem? Ale ten jest aż 28 metrów. O, tędy można przejść. Skąd zombie na dachu? To są tak zwani dachowcy. Tutaj szwendacz, tu też szwendacz. To jest jakiś kowbojka. Nic nie mają. Oczywiście bieda. A, już chciała mnie złapać. Już tylko odpiszę. Kurde, tak mi spamują, że mi mapę zaspamowali. Teraz nie wiem, gdzie mam iść. A, tutaj. Huu, jeszcze zbiera, ale dobra. Włączymy go na szybko. Kurde. Nie lubię ze zbirami walczyć. Ach, mi wyjebał. Weźmy sobie inną broń. Może bardziej nie tą. Tylko to. Płomie. Oj, super. Nie no, szkoda mi furii na niego. Macha tymi łapami, jakby pływał w powietrzu. Nie no, muszę go doszczętnie zabić. Nawet nie zwróciłem uwagi, czy mam jeszcze coś zniszczyć. Dobra, mam mniej niż połowę HP. Resztkę HP mi zostawił. Tu gdzieś było żarcie? Kuźwa, to było tam. Tutaj nigdzie nie ma. Dobra, leży. 6663. O, to jakiś bogacz musiał być. Dobra, teraz trzeba zejść z dachu. No i oczywiście tu żadnego żarcia nie ma. Schodzimy sobie z tego dachu. O, tutaj jest. Napoje energetyczne. Pamiętajcie, dzieci, nie pijcie energetyków, to szkodzi. Mamy już trzy. No i czemu wy mnie bijecie? Czemu? A wiem, że kobiet się nie bije, nie? I pyk. W grach niestety można wszystko. Tutaj jeszcze feministki nie dotarły. O ja pierdolę, samobójca. Wow.
Dostałem jakieś osiągnięcie. I zbuta go! Wow! Ten tu szarżuje. Dostał pałą po ryju. Ach, to bolało. To jest najgorsze w tej grze. Jeżeli nie macie już energii, a banda zombiaków na was raszuje. Gdzie tu jeszcze jest? Leżdź, gnido. O, jeszcze tam do mnie zaraz będą strzelać. Pozbieramy sobie tu wszystko. Tu gdzieś był samobójca. On będzie miał jakieś szmatki albo... A nie, dobra. Już za późno. Gdzie będzie ten głośnik? Kurde, tam gdzie mi się nie podoba. Tu będą do mnie strzelać. Nie ma tak wziąć od tyłu i walić headshoty. Jeszcze jeden jest. Porobieni. Dobra, wracamy tam, gdzie każe nam wskaźnik na mapie. Dobra, batonik jeden, drugi, full HP się przyda. Zmęczył się nasz sam. Ale patrzcie, druga gra z serii i kolejna postać ma na imię Sam. Najpierw był Serious Sam, a teraz jest Sam B. No, ten chyba tam żyga. Dobra. Jakieś głowy tu leżą. Taśma izolacyjna przyda się do ulepszania. Skrzynkę otworzymy, ale... Mocny, egzotyczny nóż podwójny. Ale to się nam nie przyda. Fajnie mieć zatrutą broń. Ach, ty brzydale. I odcięliśmy mu nogę. A bez nogi iść nie może. Metrów, ale... A, tu będzie ten głośnik. Kurde, jak tam teraz wejść? A, dobra, jest wskaźnik. No to byłem tu przed chwilą. Może tędy. Zobaczymy. Ale tu będę musiał chyba przeskoczyć. A to mi się nie podoba. A nie, dobra. Gładko poszło. O Jezu, samobójca. Wow! Ho, to było mocne. Kontakt z chodzącą bombą biologiczną. Oj, znowu jestem tu. O ja pierdolę, jeszcze. Jeszcze koło tarana muszę przebiec. Chodź tu, gnido. Gdzie ja mam iść? Kaj orzech jest. Szybko, właź, właź, właź. No właś! O, masakra. To jest w grach właśnie najgorsze. Dobra, wróć do Gareta. Jeszcze czekajcie chwilę, bo coś tutaj... Dostałem komunikat od kumpla.
Tylko odpiszę chwileczkę. Dobra, jestem z powrotem i teraz 75 metrów, żeby wrócić do tego typa. Kurde, ja bym wolał dachami. I to będzie pewnie misja powtarzalna, których zazwyczaj nie robię, bo nie lubię. Kurde, tędy mam iść. Tu jest taran. Nie, taran jest tam. Dobra. Więc może jakoś ominę tarana. Szkoda, że w mieście nie ma samochodów, tak jak na wyspie to było. Że można było jeździć i taranować samochodem. Uuu, jeszcze mi plecy zrobił, nie no! Gincie szmaciury jedne! Tak perfidnie mi zaatakował plecy. Co? Uuu! Jakaś brutalna kobieta mnie zaatakowała. Do kościoła się modlić, a nie na ulicę ludzi bić. Nie ma tak skakanie przez śmietniki. Dobra, zamkniemy tutaj drzwi. Co tu się odpierdala? Patrzcie, jak fajnie zbugowana. Zbugowana jest ta gra. Bez kitu. A z tej strony? Drzwi nie ma. Ej, ja chcę zamknąć te drzwi, ludzie, ej! A jak tu? Ała! Są wiecznie otwarte drzwi. Ty, koleś, napraw sobie te drzwi! Dobra, porozmawiamy z Garethem. Dobra, bla 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 bla! Pogadaj sobie! Dobra, uzyskaliśmy nowy poziom, więc... Wchodzimy w statystyki, a coś mam jeszcze zrobić? Nie, to już... A nie, to jednak nie była... Misja powtarzalna, ale w następnym odcinku, czyli w następny poniedziałek, będę mógł już kontynuować misje główne, a tutaj sobie damy zmniejsza ilość szału niezbędnego do, aktywowania trybu furii. Wymagana ilość szału 15%, więc... Ładujemy w to pyk. Co tu odblokowaliśmy? Furia trwa jeszcze dłużej, a twoje ciosy dosłownie wysyłają wrogów w kosmos. No to czyli wiemy, co będziemy ładować przy następnym poziomie. Tutaj, ej, kasy mi daj, 5 koła. Hopie. Co on tutaj w ogóle ma jeszcze za misję? Dobra, weźmiemy to. Chyba jednak nie będziemy robić następnej misji głównej. Druga głowa Cerbera, znajdź i wyłącz. Włącz pierwszy głośnik, czyli... To będziemy musieli robić trzy razy, żeby ta misja nam zniknęła. Dobra, nieważne. Następnym razem to ogarniemy. Więc... Ja się z wami już będę żegnał, dzięki... Że wpadacie na mój kanał, oglądacie mnie, bo widzę, jak te wyświetlenia rosną. Jesteście po prostu mega zajebiście i pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcji kanału, jeżeli tego nie zrobiliście. I tam macie jeszcze taki dzwonek koło tej subskrypcji. Jeżeli chcecie być na bieżąco, możecie w każdej chwili go włączyć, aktywować i wtedy będą wam się wyświetlać informacje, kiedy nadaję na żywo, kiedy wrzucam odcinek. Więc zapraszam serdecznie w każdy poniedziałek na nowe odcinki z przygód z moich serii, jak również w każdą niedzielę na mojego streama. Aktualnie już od 2 tygodni streamuję FIFA 19, gram FIFA Ultimate, więc możecie zobaczyć moje zmagania, w sumie zmagania nowicjusza w FIFA. Bo w FIFA nie grałem dość długo i zapraszam również na mój portal społecznościowy, Twitter oraz Facebook. Wszystko znajdziecie pod nazwą Ryoko Life. A jeżeli chcecie zostać moim patronem, to wszystko oczywiście macie tam na dole w opisie filmiku. Więc ja się z wami żegnam, miłego poniedziałku wam życzę
i trzymajcie się, wpadajcie częściej, cześć!